Cześć, witam serdecznie w podsumowaniu informacji na temat gry Impulse od Chacha Games. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to jest jak ta gra jest duża, jak ona jest ogromna, jeżeli porównamy to z pudełeczkiem, w jakim przychodzi. Niby to jest gra karciana, macie same karty, kilka stateczków, kilka planszetek i to jest wszystko, a możliwości macie co niemiara. Macie tu dosłownie właśnie taką kieszonkową galaktykę, którą rozkładacie w każdej grze w inny sposób. I to naprawdę jest bardzo ciekawe, innowacyjne i szczerze mówiąc nie grałem w żadną podobną grę o budowaniu tego typu silniczków. Może to jest po prostu w związku z tym, że nie grałem w żadną grę praktycznie Karla Czadyka, który jest odpowiedzialny m.in. za Na chwałę Rzymu i innowacje. Nic z tych gier nie znam, ale wielu osobom te gry się faktycznie podobają i one polegają głównie na wyciąganiu ogromnej ilości właśnie kombosów z kart. I tutaj naprawdę to jest. W przykładowej rozgrywce popełniłem niestety jeden bardzo duży błąd, to znaczy przy eksploracji krążownikiem nie powinienem wykonywać akcji na danym polu, tylko i wyłącznie akcję można wykonać, jeżeli przemieszczamy nasze transportowce, bo tylko one służą do aktywacji kart po eksploracji albo po wleceniu po prostu na nią. I niestety ta gra jest podatna na tego typu błędy. Macie tak, przede wszystkim instrukcja ma tutaj pewne problemy, po przeczytaniu jej jednokrotnie to raczej nie będziecie w stanie sobie wyobrazić, na czym ta rozgrywka polega. To jest jedna kwestia. A druga kwestia, jest tu dużo malutkich zasad. Jednak macie ogromną ilość akcji na tych kartach, akcje można wzmacniać, inaczej wyglądają troszkę akcje wykonywane z impulsu, inaczej z planu, inaczej z planszy. Także jest tu właśnie bardzo dużo jakby małych szczególików i musicie na to uważać. Najlepiej, żebyście się po prostu nauczyli w to grać od kogoś. Jeżeli ktoś zagra w to kilka razy, to już będzie widział, na czym to polega. Na pewno was pokona, bo tutaj jakby nie ma w ogóle szans, żebyście wygrali z osobą, która po prostu już zna te wszystkie taktyki, ale przynajmniej będziecie w stanie płynnie zagrać i będziecie wiedzieli, co w jakim momencie po prostu się zagrywa i jak to wygląda. Także to jest bardzo ważna rzecz. Skalowanie niestety nie jest najlepszą stroną Impulsa. Graliśmy pierwszą naszą rozgrywkę na 4 osoby i downtime, czyli czas oczekiwania na swoją turę, był tak ogromny, że po prostu nie czułem się zaangażowany przy stole. Niestety każda jakby tura, która szła do innego gracza, trwała, łącznie zanim do mnie wróciła, około nawet 15 minut, co na tego typu grę to jest naprawdę bardzo dużo. Więc na 4 osoby niestety ja nie będę chciał w to w ogóle grać. Ale powiem wam, że na 2 osoby już to w ogóle nie jest odczuwalne, bo wtedy faktycznie wymieniamy się raz ty, raz ja, raz ty, raz ja. Interakcji i tak jest dużo, bo ta plansza nie jest duża, ale jakby jestem w stanie się w to wszystko zaangażować, bo moja tura często przychodzi. Moim zdaniem przyczyną tego downtime jest to, że tu jest po prostu chyba zbyt dużo kroków w turze. Zobaczcie, musicie wykonać 1, 2, 3, 4, 5, 6 kroków i jeszcze w każdym z tych kroków możecie jakieś dodatkowe, wiecie, bonusy czy kombosy budować. Nie wiem, używacie karty impulsu, co powoduje przesunięcie statku. Przesunięcie statku powoduje, że eksplorujecie kartę. Wybieracie kartę z ręki, zagrywacie ją, ona odpala wam inny kombos, znowu przemieszczacie statki. I wiecie, to powoduje właśnie to, że zbyt dużo chyba w jednej turze da się zrobić i przez to niestety ten downtime jest tutaj wręcz potężny. Nie wyobrażam sobie, żeby do tego usiąść w 6 osób. To jest w ogóle jakieś szaleństwo. Ja na więcej niż 4 osoby nie chciałem tego testować, bo zagraliśmy raz i już po prostu miałem dość. Na 2 osoby jest faktycznie płynnie, dynamicznie, podoba mi się. Na więcej niż 3 raczej do tego nie usiądę. Także przedziwna gra, bardzo specyficzna. Ja jestem chyba jakimś dziwnym graczem po prostu, bo jak gra jest jakaś taka inna, innowacyjna, to od razu mnie do niej po prostu ciągnie. Mimo że tutaj jakby jest sporo rzeczy takich mało eleganckich, ciężkich do zapamiętania, ale to mnie w jakiś sposób przyciąga. Zawsze jestem ciekawy, jakie nowe kombosy wyciągnę, co ja tutaj nowego zrobię. Te blokowanie kart, taka wiecie, pasywna interakcja bym to nazwał, przez to, że ustawiacie się w jakiś taki sposób, szukacie tej okazji na planszy, żeby zbić te statki przeciwnika. To wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo satysfakcjonujące i jestem w stanie polecić tę grę, ale tylko i wyłącznie graczom. Jeżeli widzieliście już dużo gier, jeżeli już nie zaskoczy was duża ilość zasad, jeżeli lubicie takie kombinowanie kosztem troszkę prezentacji samej gry, bym powiedział, i takiej elegancji, jeżeli szukacie takich kombosów w kartach, to zdecydowanie ta gra może się wam spodobać i możecie się w niej zakochać.
Ja ją lubię, ale też przeszkadza mi poza tymi rzeczami, co mówiłem, czyli tam skalowanie i kilka takich zasad łatwych do zapamiętania. Dziwny też jest troszkę, że tak powiem, rytm punktowania w tej grze. Tak jak widzieliście przykład w rozgrywce, akurat tutaj dosyć szybko dobiłem dużą pulę punktów, doszedłem chyba do 8, czyli praktycznie do połowy gry, ale bywają takie rozgrywki, że nie punktujecie przez większość czasu. Ostatnie dwie rundy na przykład 15 punktów nagle zdobywacie i wiecie, ktoś sobie budował silniczek, ktoś kombinował, nagle bum, zaskoczenie, wygrałem, tak? Także jeżeli ktoś mało do tej pory w to grał, to może być zaskoczony po prostu, że nagle przegrał i nie wiedział nawet, co się stało. Także to dla mnie ten rytm jest troszkę dziwny. Wolałbym pewnie punktowanie jakieś może co rundę mniejsze. Tutaj jest takimi ogromnymi skokami to zrobione, że macie większą technologię, pyk, 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 koniec, bo macie już takie kombosy zbudowane, że gra się nagle kończy. Także mam nadzieję, że z tej recenzji i z przykładowej rozgrywki wyciągniecie jakby swoje wnioski, żebyście zobaczyli, czy gra jest dla was. Ona jest mocno specyficzna, także nie każdemu się może spodobać, ale wiem, że są zakochane osoby w tej grze, no, jeżeli uważacie się, że nie pokona was ciężka instrukcja, duża ilość zasad, to może Impuls będzie dla was. Mi się podoba, ze względu na to, że pudełeczko jest bardzo małe, ono zostanie w naszej kolekcji, bo w jakiś sposób mnie ciągnie do tej gry. Ocena końcowa będzie taka, że ja w Impuls chętnie zagram. Boję się, że mogę nie mieć z kim w to grać. Przede wszystkim tak, chcę tylko i wyłącznie dwie osoby grać. Mojej żonie się średnio podoba, z partii na partię coraz bardziej, bo w to wciągnięta, bo już wiedziała, co się dzieje, już troszkę widzimy te kombosy i faktycznie zaczynało jej się to podobać z każdą rozgrywką coraz bardziej, ale boję się, że będziemy ogólnie szukali w domu gier, które troszkę mniej wymagają od nas właśnie takiego dokładnictwa w zasadach. I boję się, że właśnie będziemy czegoś prostszego szukali, albo już po prostu większej planszówki. To jest na tyle specyficzne, że ten target nawet u nas w domu może nie do końca być jakby spełniony, że tak powiem. Ale mówię, chętnie w to zagram, dużo miejsca nie zajmuję, więc będę miał w swojej kolekcji, żeby raz na jakiś czas odkurzyć, sprawdzić, co tam nowego w tej galaktyce mogę zrobić. Także na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie za poświęcony czas. Do następnego. Hej.